Co bierzemy, widzowie? Trolling? A, bo ty wybierasz sobie kiszak. A ty co, ale z losowymi grasz, czy co? Nie, no skurwa. Czekajcie za... Kurwa! Ja pierdolę, ty wygrałem grę komuś. No i chuj, DDoS, no to firmóweczka, nie? Oddajemy sobie. Nie popatrzyłem, co ma kurwa przeciwnik. A ja widziałem Void Rifty, nie? Mamy Void Rifty, kurwa, i Undeadów. A co to Void Rifty? Kurwa, na tworzenie portali. O Jezus Maria. Nastrolowałem grę nam. Ale wiesz, co ja zrobiłem tym razem? Mogę ci powiedzieć. No, dawaj, Piotr. Wyczekałem i w momencie, jak twoje Banshee do mnie leciały, to kliknąłem, że jednak biorę bonus defensywę. I to śmiesznie wygląda. Zobacz moją bazę, to zobaczysz, cała historia będzie jasna. A ja nie, to nie ja gram Banshee. Aha. Okej, okay, dobra. To nietypowe. No nietypowe, kurwa. No nice, poszły obie strony. A, bo dawaj, psy nie umarli. To nic dziwnego, że poszły. No, będzie ciekawy mecz. Będziemy czadować. O kurwa, ty je bije 40% obrażeń wieżyczkami w Voida. O Jezu, ja 40% też. O, tragedia. Ja mam true damage, nice. Ulepszenie gotowe. Kurwa, Piotrek ma znowu tartak. Zobaczcie, co jeszcze tutaj, co jeszcze za... 15 sekund się będzie działo. To są ja dopiero jajupa. No i Piotrek, te dwójeczka na mnie. Dziękuję, pozdrawiam. Jak te dwójeczka na ciebie? Te jedynkę mam na ciebie. No, bo skapczerowałeś building, myślałem, że po mojej stronie, przepraszam. Co ty gadasz, Elok? Dwa infernale od ciebie idą do mnie, ale się zatrzymają na Voidzie. No i zabiorę ci golda z nich, nie? Ciebie. No, ja się sam dopierdalam tym Voidem, nie? Czajcie? Mi Void niszczy bazę. Zajebiście, kurwa, zajebiście. Mati, jesteś geniuszem. Jestem jebałym geniuszem, nie? Mam Voida, którego nie mogę obronić, kurwa. No to śmieszne całkiem. Kurwa, nie pamiętam, gdzie są te portale, nie?
Ta, Piotrek nic nie obity, pozdro. Anti-magic shell na S-sie. O! O, DDoS bota stracił. No. To Piotrek nafidowany na mnie, tym lepiej. Piotrek jeszcze nic nie dostaje obrażeń, a my będziemy pobijani. No kurwa, nieźle. To kurwa, nieźle. I to mi się podoba. Mogłem sobie wziąć, widzowie, anti-magic shella, ale nie zauważyłem. Badania zakończone. Badania zakończone. Kurwa, brakuje tu jakiejś umiejętności, na przykład do regenu, nie? Tak, żeby każdy mógł trochę w regena wpakować? No. No, może. O kurwa, u mnie jest extra unit each wave. Przestań. Aha. No to DDoS dostał tiry z obu stron. Na to by wychodziło. Tylko mroźnemu tronowi. Pan Anubaras. Anubaras. Koleżka Anubaras. Mhm. Piotrek, koleżka. Koleżka Anubaras. No ja się słabo trzymam, wam powiem. Słabiutko.
Wiesz, kto się dobrze trzyma? Lelok. Ty, bo ja mam pasywne... Regen. Plus 15% HP second na regen, jeszcze mogę w abilitkach z tym tier 2. Jeszcze Piotrek zrobił na przykład na mnie tier 3, ale i tak chuje z tego, bo Voidy, nie? No, Voidy dobrze trzymają grę, dobrze. Mogę sobie dziarsko upgrade'ować. Właśnie jak są Voidy, to mi się wydaje, że wygrywa ten, kto ma late game najlepszy, nie? Bo one mocno grę stolują. Kurwa, te infernale upośledzone. Nie no. Cztery w jedną stronę. Ej, Piotrek, nie upgrade'uj lewej strony, co? Bo ty tam masz Lambermilla, to mi daje dobry regen, wiesz, na budynkach. A gramy taką grę, gdzie by mi się przydał, nie? Myślę, że to jest dobry pomysł. Warto sobie na tyle wysłać, koleżko. Warto z tym Enelu. O kurwa ty, ja one-shotuję wszystkich nekromantów jednym skillem, zone-shotowałem. Dedos mi wszedł midem, jadłem jeden skill i wszystkich nekromantów to zabiło, ale kurwa essa. No, mi się demonolog radarów zbugował i w towerce siedzi. O. Nie idzie. Nie chcę iść na front. Ta, no, chłop normalnie przytulił towerkę. Się nie rusza. Wydaje mi się, że Dedos jest w chujowej sytuacji, bo wysłał do mnie dwóch bohaterów i nawet mnie nie zmusił do użycia 50 many. Dedos jest w sytuacji patowej. Zysu mnie dobre na ten... na mida. Kurwa, ale u nas mid to się nie pcha, nie? U nas to się chuje wiadomo, co się na midzie dzieje. Jakieś infernale latają, czy coś. Badania zakończone. Co my tu mamy? Extra unit each wave. O kurwa, ale dobre. O, bouncing projectile do Glaive Throwera. A to pierwszy tego Glaive Throwera trzeba mieć. Kurwa, nie? Co za mecz, widzowie? Cóż za mecz? Jam jest ostrze bogini. Mogę ci powiedzieć, co się dzieje, Kiszak. Mów, no. Cały ogromny wave, tier 4 z mida, przeszedł na lewą, żeby bronić przed voidami. Aha, u ciebie. No. No to kurwa nie fajnie dla mnie chyba, nie? No. Ale lubię grać z tymi voidami. Chciałem w ratur. Nie.
No nie, no Piotrek, dlaczego ty mi bohatera chcesz wysłać? Niech on wypierdala na Mida, stary. Przecież tu jest ten, regen budynków. Ja go bardzo potrzebuję, ty go nie potrzebujesz. To jest ta różnica, tym się różnimy. Dofarmił się na Voidach, stary, już level 6. Co tu będzie na bohatera Piotrka dobrze wysłać? Ty masz tego popieprzonego bohatera, nie? Co na późniejszych levelach może Enzota przyzwać. Tak. To jest game changer potencjalny. Jest, no. On jak wejdzie i puści Voida w bazie, to kurwa nie ma zmiłuj, nie? No, GG. Zaraz będzie beka, jak on mi to puści. Ty no, Voidy wymusiły na mnie superkę. Kurwa, grube. No, bez czapy. Bez czapi? Bez czapi. Czapi cherry. Bez czapi cherry. No, gorzej, bo u mnie surreal siedzi stary na tym. W miejscu, w którym są Voidy, fajnie, że się naexpi, ale boję się, że zaraz się tak naexpi, że mi Voida pierdalnie w bazie. To by była kurwa dopiero heca, nie? Heca to fajne słówko. Byłby pobaw, to pachy. Voidy na górę. Ciekawe, czy jest jakiś pattern tego. O kurwa, ty, tobie te Voidy tak rozpierdalają, Piotrek? No. Co ty gadasz? Ej, ten surreal pattern ma jakiś rigged AI. A nie, to często się tu jednostki tak wracają. Widzowie, czas levelować bocha. Ej, bo zara kurwa Voidy, nie? Wlecą. Znaczy te... No. Sianka Kalon. Ej, ale my normalnie dostajemy expa i golda, nie? Z tego... Tak. Pierdol, że nie zdążę zrobić upgrade'a. Kurwa, serio? Uff, zdążyłem. Ej, Piotrek, wiesz co? No, kurwa, zobacz, ja ci stary gadam, że potrzebuję ten tartak, a ty odpuszczowujesz, nie?
Ale jak odpuszowuję, jak mój barak po na dole. Lewy barak ma 1500 HP. Problemy są. No czyli jednak odpuszowałeś, bo żyje. Czyli powinienem stracić go? Tak. Nie chcę go tracić. Tyle bym powiedział, Piotrek. Chociaż raz to zrobiłeś. Nie, wygrałbyś wtedy i powiedział, ha, łatwo na Maciejczaka. Tak by było. Jeszcze bym powiedział na skurwiela Maciejczaka wreszcie. Ej, te wojdy są kurwa giga silne teraz. Nie wiem, czy się odpierdala. Co te wojdy tu odpierdalają, to ja nie mam pytań. Kto próbował mnie silencować? Ktoś próbował, ale nie zdążył. A, to był mój bohater. Nie, to ty tego użyłeś. Nie, to nie, był to bohater użył. Chief Telemancer mój. Bohater. No kurwa, serio, poszedł na drugą stronę. Dobra, wypierdalaj tym surrealem. Śmierć wszystkim świętokradcom. O kurwa. Z trzech stron widzowie dojechali. Kurwa, z trzech stron. Zmówili się na mnie normalnie. Nie, no nie, nie, nie ładnie. No to GG. Ragefire Sigma. Dobrze, chłopaki wam siadły, nie? Bez kitu, nie? Równo z trzech stron każdy we mnie wszedł bohaterami i to w innym, kurwa, momencie. No tak całościowo to wydaje mi się, że generalnie miałeś ciężko, bo byłeś między mną a Lelokiem, podczas gdy my mieliśmy zbustowaną ekonomię, bo oboje mocno obiliśmy niebieskiego. Aha. A niebieski wszystko wysłał na Mida, stary, przez to. No, to w sumie ma sens, no, to w sumie... Jan mnie strasznie dociskał na mirze. No niestety, kurwa, jest jak jest. No ale ja teoretycznie, kurwa, jeszcze żyję. W imię Manorota. No i zrobiłem sobie przedłużoną grę wojdami w momencie, gdy ty sobie wziąłeś shielda, ale Lok miał rasę z regenem.
Więc trollowałem siebie. A to chyba w sumie trochę też jest tak zbudowane, w sensie zbalansowane, nie? Że Voidy otrzymują bardzo mało obrażeń od ciebie. No. Że jakby masz... Ty decydując się na Voidy, automatycznie jesteś w chujowej pozycji na Voidy, bo masz magic damage na towerach. Aha, aha. No, jakby to było inaczej, to... To było OP. No, to było OP totalnie, bo to jest silne generalnie, to... Tak jak tobie tam, no nie? To potrafi, kurwa... No i po fortecy ma niebieski. Ty z samymi jednostkami to w ogóle dojeżdżasz. Piotr, jadłem dzisiaj gofry, co o tym sądzisz? A z czym? No, na początku zjadłem stary z bitą śmietaną, ale zrobioną z mleka kokosowego i roztopioną czekoladą, a potem zjadłem z pieczarkami, szynką, serem i sosem stary, takim jalapeno. To brzmi dobrze, ale mogę ci powiedzieć, że jeśli chodzi o takie słodkości na mleku kokosowym, to ja mam trochę traumę, wiesz, bo powiem ci historię. Kupiliśmy sobie kiedyś jeszcze z byłą dziewczyną takie słomki czekoladowe, jak dzieci lubią, wiesz. Że jak ciągniesz słomka... mleko, to ciągniesz czekoladę. Tak, tak, tak. No, giga gówno to jest. Ale nie było mleka. Ale stwierdziliśmy, no to jest takie guilty pleasure, ostatnio pytałeś, kupowanie guilty pleasure produktów, no to u mnie to na przykład. I nie mieliśmy mleka. A to nie jest smaczne, to nie zmienia smaku mleka przecież. No się tak lekko zmienia. Tylko zmienia. No, ale fajnie, mi to smakuje. No. Nie było mleka, ale stwierdziliśmy, a spróbujmy z mlekiem kokosowym. I te pierwsze łyki były pyszne, naprawdę, to było znakomite, to było doskonałe. Po paru kolejnych zaczęło nas mdlić i potem przez dwa dni nas brzuchy bolały. Ale to poczekaj, wy to zrobiliście na zwykłym mleku kokosowym takim w kartonie, czy wy to zrobiliście na takim mleku kokosowym z puszki, kurwa? Takie mega tłuste mleko kokosowe, no. Takie jakbyś dodał do jakiegoś na przykład tajskiego curry, no. Kurwa, to był, Piotrek, giga zły pomysł w takim razie. To był bardzo zły pomysł, żałowaliśmy. No. Wy generalnie tłuszcze wypiliście. Mhm. Ale przyznam szczerze, te pierwsze dwa łyki były genialne. To było tak dobrze smakowało. Przy kolejnych właśnie już tam dłość wjechała. No kurwa, Void Monstrosity. Co do chuje? Tak, to też na spele działa? O kurwa, to jest giga dobra jest ta rasa w takim razie. Ej! Nie Void dopierdala. Kurwa, ten Void jest tak gruby i nie mogę kliknąć w towerkę, no. Dosłownie mi towerkę zasłonił. Uj. Ej, chłopaki, gdybym się nie poddał, to bym chyba wygrał jeszcze grę Maciejczakowi Ultimate Weaponem, kupując w Leloka, ale przez to, że przez 2 minuty przestałem grać, a moja baza się obroniła, to mi nie starczy czasu. Ej, gdzie jest mój bohater, kurwa? No dobra. Ej, co ten Void tam odpierdala, nie? Ej, ten Void w lejcie to taki gnój robi.
Najlepsze jest to, że mając tego Voida, to nikt nie może mnie dojechać, bo Void mnie broni w bazie. No, to śmieszne w sumie. Ale zaraz chyba Void zacznie jednak mnie bić też i już wtedy to nie będzie śmieszne. No to niezłego tam masz, kurwa, peta. No, mam. Oj, chyba jednak zbackfire'ował. Zbackfire'ował jednak Void. Kurwa. Ej, a tu może Void powstać w tym samym miejscu dwa razy. I to jest giga broken, bo to się może nastakować. Ja pierdolę, ale pojebana akcja. Ej, a jak dam Ultimate Weapon w Maciczaka, to jemu zadziała ta obrona przed spellami, czy nie? Zadziała. Kurwa, nie zdąży chyba niestety. No, kurwa, ale przynajmniej sam się zabije. Patrzcie, sudoku popełniam, kurwa. Czyli wygrałem tak naprawdę, bo nikt mnie nie zabije. Esse, gitara. GG. Dobra, widzowie, kończę streamka. Trzymajcie się, do zoba, miłego wieczoru. Dobranoc, widzowie. Dobranoc.